кассетная бомба, когда мы шли, коли йшли з чоловіком до дитячого садочка. FPV-дрон прилетів так от. Та й нас побратимами трох раним. Додому буквально чуть-чуть не дійшли, і нас от попали під обстріл. Дві ноги зразу відсікло, упало іменно якраз перед ним. Це почався касетний оцей обстріл, ракетний. І йому зразу дві ноги відсікло, а мене оце всю часть посікло. No one was expecting that during 21st century in the middle of geographic Europe we're gonna facing war again. We are in the Medevaha Piesionka, where the patients from the different parts of Ukraine arriving to the hub. They are receiving medical treatment, psychosocial support, and after overnight stays, we are transferring patients to the airport, where the Norwegian crew are taking patients from Rzeszów Airport to the final destination one in European countries. This is a unique project because whole mechanism of the in Europe are working on providing medical service for the people who cannot be treated right now in the Ukraine. It's only one place in the Europe, maybe even in the whole world. We are collecting patients from the Ukraine because they have no option to have a treatment right now in own country. Pacjenci, którzy do nas tutaj przybywają, są pacjentami najczęściej urazowymi, często są pacjentami ze złamaniami, często wieloodłamowymi, mają wszelkie możliwe urazy, jakie niesie ze sobą wojna. Pacjenci ci najczęściej przebyli wstępne leczenie chirurgiczne, ortopedyczne, wstępnie ich urazy, złamania zostały zaopatrzone na Ukrainie i tutaj trafiają, aby przejść kontynuację leczenia w szpitalach Europy Zachodniej. W żadnym razie nie jesteśmy tutaj szpitalem polowym. Do nas docierają pacjenci, którzy naprawdę przechodzą bardzo, bardzo długą i skomplikowaną drogę z frontu i okolic frontu do tego bezpiecznego miejsca, którym jest hub. My jakby też odpowiadamy za tą strefę logistyczną, dzięki której tak naprawdę ten proces może odbywać się sprawniej, bezpieczniej i bardziej efektywnie. Тут все є. Я навіть не уявляю, чого тут не вистачає. Вон ми ще автомат весь не перепробували. Сказати все добре. This place is not a typical hospital. This place is kind of buffer, which is taking patients from Ukraine, preparing them for the transportation and sending to final destination in European hospital. Tutaj to miejsce jest niesamowite ze względu na ludzi, którzy tworzą to miejsce, współpracowników, ale również jakość, jaką wprowadzamy tutaj do życia, do tak krótkiego epizodu życia tych pacjentów poszkodowanych. Mam możliwość tutaj, choć na krótko, nagadać, że życie trwa, że można dalej żyć, że można jechać na leczenie, otrzymać normalne życie. Potrzebuje mojej pomocy, w większości to kobiety. Mam żony, które bardzo ciężko przeżywają i które zostawili swoich dzieci w domu. Osoba, która tutaj u nas była, otrzyma te psychologiczne wsparcie i już rozumie, dlaczego ona jedzie, że może jechać na spokojnie, gdzieś na leczenie, do innego kraju, rozumie, jak to będzie odbywać się. During daily shift, we do have one doctor on duty, two nurses, two paramedics, interpreter, psychologist, pharmacy specialist and admin and office staff. Współpracujemy na równych zasadach, jesteśmy partnerami dla siebie i dzięki temu myślę, że ta współpraca wygląda jak wygląda, że wspieramy się, a nie czekamy jeden na drugiego, żeby wyszedł z inicjatywą.